przeprojektowujemy za pomocą aranżacji tymczasowej fragment ulicy Pańki, ten, który najbliżej Rawy się znajduje. Zazieleniamy ten obszar, zmieniamy go po prostu w przestrzeń publiczną. Dotychczas to był parking, my ten parking stąd usunęliśmy, zamknęliśmy go. Tworzymy tutaj przestrzeń zieloną po to, żeby z ludźmi, którzy korzystają z przestrzeni kampusu i korzystają z Doliny Rawy, żeby z nimi porozmawiać o tym, jak sobie przyszłość tego terenu wyobrażają. Bo równocześnie będziemy prowadzić działania projektowe, będziemy się zastanawiać, jak ten teren przekształcać, jak on powinien mieć funkcję, jak on powinien być zagospodarowany i wyposażony, no, żeby jakby odpowiadał na te potrzeby, które uda nam się wyłapać w rozmowach. Także ta tymczasowa aranżacja, zazielenianie fragmentu przestrzeni, fragmentu ulicy Pańki ma być właśnie miejscem do prowadzenia tych rozmów, a z rozmów będziemy wyciągać wnioski projektowe i potem przeprojektowywać przestrzeń. Chodzi też o to, żeby ten kampus nie był kampusem zamkniętym i otworzył się na mieszkańców z drugiej strony Rawy, czy w ogóle z centrum Katowic i z innych dzielnic, żeby były tu miejsca, gdzie można byłoby przyciągnąć ich. Świetnym pomysłem naszego rektora było zorganizowanie festiwalu nauki właśnie w przestrzeni. Wtedy było dosyć chłodno, ale były tłumy ludzi. Ta przestrzeń żyła. Ona żyje wtedy, kiedy są studenci, a tak jak widzimy teraz, kiedy studentów nie ma, ona staje się przestrzenią martwą. Jeżeli mówimy o tym, żeby były jakieś wykłady otwarte, jakieś koncerty, jakieś pokazy, dla nie tylko społeczności akademickiej, to my nie mamy tak naprawdę miejsc, w których moglibyśmy to organizować. W ramach szkoły prototypowania, metropolitalnej szkoły prototypowania, przeprowadzaliśmy rozmowy, bo to nie są wywiady, nie ankiety, tylko rozmowy ze studentami, z pracownikami administracji, z osobami, które użytkują tą przestrzeń, o tym, co im się tutaj podoba, czego im brakuje, co chcieliby zmienić, jaka byłyby ich wymarzone przestrzenie tutaj na kampusie. I gdzieś te wskazówki pomogły nam do tego, żeby zastanowić i wymyśleć, w jaki sposób teraz tymczasowo zaaranżować tę przestrzeń, oraz następnie będziemy po tych rozmowach, bo ten prototyp, który tutaj stanie w tym tygodniu, to jest tylko tak naprawdę pewnego rodzaju zaczepka i początek do tego, żeby rozmawiać z użytkownikami o tej przestrzeni, czego im brakuje, jakie są ich potrzeby.